Widzowie, właśnie przyjechałem do T-Składu i zobaczyłem, że tutaj jest jakieś mega dziwne pudło z napisem adoptuj mnie? Co to może oznaczać? Co to jest? Czekaj. Słyszycie? Jak się kopie faktycznie w to pudło, to wydaje dźwięk. To jest magiczne pudło, stary. Skoro to wydaje dźwięki, to czy to oznacza, że ktoś tam może być? Ej, postawmy je może. O, dobra. O! Ej! Co to jest? Tata? Jaki tata? Nie jestem twoim tatą! Ej, czy to nie jest Gilbercik, syn sąsiada? Ej, zostaw mnie! Chłopaki, pomocy! Stary, stoję tutaj. Co tu się dzieje? Nie wiem, Zipek, przyszło, zobacz! Patrz na to pudło! Adoptuj mnie! Dzieciaka adoptowałeś, stary! Czy nie adoptowałem, nie wiedziałem, że to co jest dzieciak! Ej, co robicie? Stary, tata mi adoptował! Nie chcę oddać kask, stary. Stary, zobacz, jeżeli otworzyłeś to pudło, no, to się zgodziłeś na to. Adoptuj ale mnie! Ale ja go nie otworzyłem, ty adoptowałeś dzieciaka? O kurno, stary, czekaj! Dzwoń do Martyny. Ej, odrywano w siusiaka. Ziom, musimy go teraz chyba przygarnąć. Ja nie przygarniamy go, no ale co ty? Jaka ustawa mówi o tym, że jak znajdziesz pudło adoptuj mnie, to musisz to coś adoptować? Ale czekaj, otworzyłeś to czy nie? Tata? Mama? Co? A ten? A! Jak brat? Jesteś jego bratem! Brat! Nie ma mowy! Ej, dobrze, bo jak się wychowuje dzieci, to trzeba mieć kilka, żeby one się nawzajem wychowywały, więc my mamy wolne, a tamci będą razem sobie się wychowywali nawzajem, nie? Jakiegoś drinka dalać? No, ej, a myślisz, że kto jest głupszy? Wiktor czy ten nowy dzieciak? Odpowiedź jest mega prosta i każdy to wie. Ej, czekaj, czekaj, co ty robisz? Łapcie go! Stary, to jest kar za 200 zł. Spadaj stąd! Ej, Zipek! On mnie przejechał! On mnie przejechał! Ała! Kto to stary, w ogóle dobra, jest? Podejdź bliżej, podejdź bliżej! No, jest! Kolanko. I klapsa, i klapsa, i klapsa! Ej, Zipek! Tak się nie wychowuje dzieci, nie można ich... A co on robi? Stary, dzieci mogą bić rodziców, rodzice nie mogą bić dzieci. Ej, stary, masz matka? Trzeba żonę, że go adoptowałeś, wiesz? Dobra, dobra, czekajcie. Nie zbliżaj się! O, kurna, stary, dopiero nie to... Można zabijesz go! Ale ja go nie biję, tylko rzucam. Zabijesz dzieci, jesteśmy pewni, że... Co jest? Co ci jest? Coś go boli, stary. Ej, chłopaki. Dobra, jak ty masz na imię? Ej, odsuń się, pamiętaj, że to ojciec rzucił ciebie tym pudłem, nie matka. Jak mam się pamiętać? Gilbert jestem. Gilbert? Ej, chwila, to jest syn sąsiada, sąsiad go podrzucił. No, ty sąsiad. Od kiedy T-Squad to jest okno życia, to już piąty raz w tym tygodniu, jest dopiero poniedziałek. Chodź. Tata mnie zostawił, odkąd przegryzłem mu koła w aucie. Co? On gryzie koła w aucie? Ej, peski, tu patrzcie, ma zęby jak bober. Dobra, wstawaj, Gilbert, nie można leżeć do powodu. Dawaj, Gilbert. Taka fajna biała fura, czekaj, ona też ma znaczne gryzione. Ej, my cię zmienimy, Gilbert. Tak. Naprawdę, wychowamy cię, tak jak T-Squad wychowuje dzieci. Zostaniesz youtuberem, bo tylko do tego IQ o, twoje nie się nadaje. Kim? Będziecie youtuberem? On? Nie da rady, nie da rady. Tak. Najlepszy w wychowaniu i tak jest brat, nie? O. Ej, bracia się czymś takim rzucają. No to dawaj. Dobra. Złaź z tego łóżka, weźcie go, chłopaki! Ej! Dzieci śliwki! Ej, mega fajnie jest mieć dziecko, mam to w tym składzie! Nie do końca, zobacz, chłopaki nie mogą pracować. Chłopaki nie mogą pracować, musimy zrobić mu jakoś lokum. Ej, weź sobie, bracie, Beskitu. Ej, Beskitu, to jest dobry pomysł, Zipek, zróbmy mu pokój! Ja nie mam nie. Ej, u ciebie. Nie, oni się ładnie bawią, chodźcie. Ten pokój jest idealny dla dziecka, co nie? No. Stary, jest dużo za duży, co ty gadasz? Ale, jak, ale widziałeś, jaki on jest hiperaktywny? Tak. Stary, on ciągle biega, on potrzebuje takiego poziomu. Zatem my też tutaj mieszkamy, więc będziemy mieli blisko do niego i będziemy mogli, wiesz... Chcesz mieć blisko do niego, stary? Co? Nasze dziecko, stary. Tutaj możemy zabrać mu rzeczy różne. Idealne dla dzieci. Energetyki, stary. Mleko, o, no wszystko to jest. Dobra, co możemy mu jeszcze dać? To jest PlayStation, stary komputer, wszystko masz. Od kiedy mój pokój jest na wynajem? To jest mój pokój. To jest mój pokój. To jest mój pokój. Tu jest więcej moich rzeczy niż twoich. Nieprawda. Zakład? Dobra, co jest twoje? Czemu to jest takie obszerne? Raz, dwa, trzy, cztery, to nie jest twoje, to jest firmy. Wszystko, co jest czerwone, jest moje. To jest obrzydliwe, że nie jest tego. To jest najgorsze słodycze, jak jadłem. No. Ja też, no. Masz, masz. Dobra, bierzemy u plejaka, każdy bierze po jednej rzeczy. O, stolik pobierzemy. Dobra, patrzcie, tutaj będzie sobie siedział. Zarobisty pokój mu urządziliśmy, co? Tu cała reszta już jest w sumie, nie potrzeba. Naprawdę nie wiem. Zgodzi się, że ma gitary. Największe. Dzieci lubią prezenty. A co tam jest? Serio, tam jest jakiś prezent. Zarobisty. Gilbercik! Gilbert! Ej, gdzie on jest? Dostaj na pokoju! Nie krzycz, bo się popłacze, albo się schowa. On ma nadludzką moc. Nie zauważyłeś to, że on jest super silny? Nie. On jest silniejszy niż Pudzian. Polska góra! A czemu my go w ogóle nie chcemy się go pozbyć, tylko go przygarniamy? Dlatego, że już adoptowaliśmy go z pudełka. A nie możemy go z powrotem oddać do jakiegoś domu. Stary, jak znalazłeś prawo jazdy w chipsach, to nie jeździłeś samochodem po tym? Oczywiście, że jeździłem. No to jest dokładnie ta sama sytuacja. Jeden do jeden. Okej. Ej, co tu się dzieje? A mam
najostrzejszych chipsów? Jemy. No weźcie go. Ej, dobra, Gilbert. Zostaw już tego biednego Pawła. Trzymasz się. Chodźcie. Czego on tu w ogóle mieszka? Weźcie go stąd, wyprowadźcie. Nie, właśnie mu zrobiliśmy pokój. Dobra, Gilbercie, chodź, pokażę ci twój nowy pokój. Dobra, Paweł, zaraz wracamy. Halo! Dobra, Gilbert, to jest tam na wprost. To jest tu! Otwarte, nie jest otwarte. Sorry. O nie, on będzie. On będzie nagrywał lutę? Dawaj, otwalaj. Czemu on śpiewa Fresh Breeze Dough Boys? To nie jest muzyka dla dzieci! To nie jest twój pokój, mamy lepszy pokój i. Nie denerwuj się na mnie tylko. Mamy dla ciebie prezenty w twoim pokoju. Jak wyjdziesz, to dostaniesz prezent. Dobra. Gilbert, jest stolik, prezent, krzesła, pomogę. No nigdy nie miałeś krzesła. Zobacz, tutaj! Prezenty! Smaki oraz krzesełka. Tak, i prezent, prezent. Czuję się jak tacy rodzice, którzy dają. Oho, on stworzył ten prezent i teraz wiesz, że to jest pusta paka. I co, podoba się? To są duże Pringlesy. Jest pusta! Były duże Pringlesy. Jest pusta! Jest pusta! Ale się... O, jest pusta! Dobro, dobro. Czemu się cieszysz, Wiktor? No stary, Gilbert jest nawet spoko, stary. Czemu bronisz swojego brata? Bo to mój brat, stary. Ja taki Gora nie bronię. Blood Brothers, dawaj nóż. Bracie się nie traci. O, fajnie? Dobra, ziomo. Jak chcesz się tu wprowadzić, to ja ci muszę wszystko pokazać, jak się prankuje tamtych dwóch ziomali. Okay. Chodzisz w to? Chodzę. Nie, tu się przybija żółwy, nie podaje się rąk. Dobra, bardzo dobrze. Także prank, jaki byśmy zrobili, proponuję pójść do garażu, bo tam mamy największy asortyment, także go. Dobra, także tu mamy magazyn, gdzie mamy całą broń, jaką mamy na chacie. Mamy wszystko, spreje, taśmy, broń. Nie, takich pranków nie robimy, to nie jest śmieszne. Znajdź coś, co będzie trochę śmieszne, trochę odkurzy. Nie, nic z przemocą, człowieku. To jest dobre. Ale nie na teraz. Czy to są bomby śmierdzące? Aha. Idealnie, bierz wszystkie. Dobra, to mamy już pierwszego pranka, tylko musimy powiedzieć, jak go wykonać. Czy masz jakiś pomysł, jak możemy te bomby zastosować, czy jeszcze nie myślisz? Do kawy, wlać do kawy. Ale to jest tak, że jak to ściśniesz, to to rośnie i wybucha, rozumiesz? Do kawy, wlać. Nie możemy tego do picia wrzucić. Ja bym im otworzył pokój, bo oni teraz pewnie śpią albo coś robią, i wszystkie naraz wrzucił. Fajne. O, albo zaprowadźmy ich w jakieś miejsce, gdzie jest ciasno, i tam to wrzucimy, do łazienki na dole. Idealnie. Ja powiem, że się załatwić w łazience, a ty wrzucisz te bomby wszystkie, dobra? Dobra. Musisz się przytrzymać i wrzucasz, dobra? Dobra. Lecę po chłopaków. Gilbert jest już schowany, czeka na chłopaków, a ja pokażę wszystkim, jak się robi tak naprawdę pranki. Przy okazji go nauczę. Chłopaki, kiedy będą zbiegać po schodach, rozlejmy tutaj jakiś płyn do naczyń, żeby się poślizgnęli. Jak już się wywrócą, obsypię ich całych mąką i w ten sposób trafią do łazienki, gdzie będzie czekał Gilbert z bombami śmierdzącymi. Do roboty. Ludwik, Oskar, Oskarek. O, zaraz to zrobię, zawołamy ich, powiem, że Gilbert, nie wiem, skręcił kostkę. O, tak się robi pranki. Na schodach. To jest trochę niebezpieczne, nie? Ale dobra, jeszcze trochę tu na podłodze. Dlatego. No pół Oskarka poszło. Dobra, Gilbert, gotowy? Wszystko przygotowane, będzie pięknie. Dobra, ready wszyscy? Już na pozycji, Ratunku, pomocy, chłopaki! No tak, co się dzieje? Co jest, Gilbert znowu zaczął gryźć? Tak, Gilbert zaczął! O, o! Uwaga, jest na śliczko! Ała! O, to jest grane! Co ty robisz? Zuby odpalacze! Ej, mój telefon! Ja się z Gilbertem zajebiście zacząłem dogadywać, nie? Co? A, tak, no. Stary, jestem cały brudny. Ej, idę się umyć. Wiktor, Gilberta zostawiamy, ale ciebie oddajemy do adopcji też. Pakuj się do kartonu, sąsiad niech cię bierze, nie? No, ale chłopaki, to nie tak. Jest mi bardzo przykro, ale w łazience jest dużo wody. Dobra, później pogadamy, musimy się najpierw umyć. Tak, już dalej. Co tu jest? Ej, co tu jest? Trzymaj, trzymaj! Dobrze, dobrze! O kurde! Ej, Gilbert, wiesz co będzie śmieszyć, jak teraz ty do nich wejdziesz tam do środka, dawaj, bijaj! A ja tam pękę! I wszyscy gdzieś jest nienawidzą! Musimy chyba uciekać z Wiktorem. 3, 4... Gilbert, chodź tu! Gilbert! Jak się podobało? To... Podobało? Nie podobało się. Totalnie, nie? Pranki nie są fajne. Właśnie. Jak to? No,
Czemu nas prankujesz? Właśnie. Wiktor mówił, że jest bardzo fajny. Chwila, to Wiktor wymyślił te pranki? Nauczył mnie. Nauczył cię pranki. Czemu? Wiktor go sprowadza na złą stronę. Dziecko, biedne. Chodź. Dobra, nie słuchaj, ruch, to teraz w takim razie nie, musimy nie sprankować Wiktora, że się nauczył i już nigdy żadnych więcej pranków. O, tak, pranki na braciach są fajne, o, a nie na tak, rodzicach. Tak, 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 no. To może go popchnąć ze skały. O, dobre. Jak popchnąć ze skały? To jest za mocne, no. Czemu? Bo sobie może coś połamać. Potracić autem! Co? Jest okej. Okay. Co? Potracić autem. Ty nie masz prawka. Hmm. Co Wiktor lubi najbardziej ze wszystkiego? Motor! Motor, który ja mu dzisiaj ukradłem swoją drogą. Potrącić motorek! Nie potrącić, popsuję mu motor! I to nie jest za mocne? No nie, także mu nie odpalił. Ale tego. To jest jego oczko w głowie. No ale się nauczy, że nas nie prankować, stary! Dobra, pół godziny się sobie trzepaliśmy zipek. Dobra, co robimy z tym motorem? Chcę gryźć na hamulce, jak tacie! Nie, gryź go, nie gryź go! Hamulce na pewno nie, bo będzie miał wypadek. Może go sprzedamy. A może zróbmy, że niby został ukradziony, przestawmy ten motor tylko. Normalnie chyba da się go... Czekaj, o, teraz bardzo. O, jak na rowerze nie ma odjeć. Wybert, chcesz wsiąść? Jasne! O, dawajcie, a ja was popcham. Tutaj za ruch. Ej, Wiktor! Wiktor! Mogę znowu pożyczyć twój motor? Ale nie masz prawka, stary. No ale już rano na nim jeździłem. Ale nie masz prawka, stary. Ale jeździłeś już? Wiesz, no, jak sprzęgło jedynka i tak dalej? No tak, rano. No to przecież... śmiało, nie ma problemu, stary. No ale gdzie go przeparkowałeś? No jest tu. On się zabije. No nie, nie ma go. Jak nie ma? No tu nie jest ma go, stary. Gdzieś nim jechałeś? Stary, gdzieś nie go zostawiłeś? Ty jesteś jakiś ślepy. O, gdzieś? Cześć! Ja ogólnie też widziałem go przed domem przecież. Kiedy? No, dzisiaj rano. No patrz, tu jest. Ej, dobra, który to? Co? Który przedstawił mój moto? My? To ty? Nie. Gilbert, ej, Paweł! Przecież Gilbert nie ma prawa jazdy! Nie ma! Paweł! Z dzieckiem! Ej, jak się przejął strasznie. No. Ej, na. O co chodzi? No, tu postawiłem moto, nie? Jeszcze zobaczmy na ulicy. Jeszcze miałem blokadę, specjalnie, żeby... No to chyba słabo miałeś tą blokadę, nie? Ej, to nie jest totalnie śmieszne, nie? Bo ogólnie, chłopaki, ja sprzedałem ten motor, on już nie jest mój, nie? Ja go tylko przyjechałem na chwilę nim dzisiaj. To może już ktoś go odebrał. Ej, dobra. To ja w takim razie nie muszę do domu wracać. Nie, stary, nie, ja wracam do domu, stary, bo ja muszę to ogarnąć. O, sprzedał swój ulubiony motor? Stary, miał kupić już, nowy, już stary. Nie jest ten Wiktor, którego tak, znamy. Tak, stary miał wyjechać na nowy motor. Stary, nie, ja bym go nie sprzedał. Co jest? Nie, niestety musimy odwołać. Nie wiem czemu, ale skradziono mi motocykl. Tak, musimy zakończyć deala. No, nie, niestety nie mam motocykla. No, kurna, bardzo przepraszam. Chłopaki, właśnie straciłem takiego deala, że to jest jakaś masakra, nie? Jak to? Czemu? Ej! Kurna no! To ten bachor! Wsadzaj go tego pudła i deportuj go w tej chwili. Dobra. Siadaj. Chłopaki, koniec! Tato! Bierzemy go to pudło, sprankujmy, bierz go. Nie pudło! Nie daj. Czemu pudła? Sprankujmy go jeszcze, on nie dostał. Tak mi pomaga. No co, może najpierw do basenu, co? Do basenu, jestem za. Co? Jazda z ustawy! Za Yamahę nie puszczę! Za Yamahę nie puszczę! Otwieraj, stary! Zostaje! No. Nie! Nie woda! No wsadaj go! Nie woda! Wsadzasz? A ja mam wsadzać? No głową do dołu! Nie umiem pływać! Nie, chłopaki! Nie, ja mam to zrobić na wojnę! Zamykaj, zamykaj szybko! Dobra, ale mamy Gilberta teraz na dnie basenu. Stary, weź mnie! O, ej, co jest? On jest niebezpieczny, przysięgam wam. Dobra, chłopaki, idziemy do sąsiada, mówimy mu, że już nie chcemy tego dzieciaka, nie? Dobra, szykuję pudło, w sumie musimy go sobie wypuścić, nie? Daj, rzuć mu coś do jedzenia. Nie wyjdzie ta karto. Trzeba go wyciągnąć, trzeba go rzucić. Ej, to dawaj. On się zmieści w mniejszy kawałek. Walaj się, dawaj, co i pety. Nie daj rady, dobra, trzeba go wyciągnąć, dawaj. Wychodź są, Gilbert! Zipek, ten leżak tak nie leżał, on był w drugą stronę. Co? Nie ważne. Ej, co jest? Co? Gilbert. Co to jest? Gilbert? Rozpłynął się. Ej, chłopaki, przymywasz, bo to kiedyś będzie. On nie. Cukru on chyba. On tam jest? Gilbert! Ej, tam nikogo nie ma. Nie ma? Weź kamerę, zobacz. Co jest? Nikogo nie ma. Ej, chłopaki. Ej, zobacz, za kotarą, zobacz, stary. Nie ma go. Przecież był... A!